Wielki Piątek to czas zadumy, refleksji, a dla nas katolików to również czas przeżywania męki pańskiej, której pamiątkę utrwalali ludzie w różny sposób. Tu w Nowogrodzcu, który nawet w czasach reformacji był miasteczkiem wybitnie katolickim, takich monumentów przypominających te dramatyczne wydarzenia sprzed ponad 2000 lat jest wiele. Pokazując je, będziemy się starali przybliżyć też ich historię, bo sama wymowa tych pomników, tych obelisków, kapliczek jest bardzo jednoznaczna. Ten szczególny monument zawiera bardzo wiele elementów przypominających poszczególne etapy męki i śmierci Chrystusa, a postawiony był jako upamiętnienie jednej z najbardziej ukochanych przeorysz tutejszego klasztoru, takiej siostry Rimpler, która zresztą w swojej rodzinie miała też i tutejszego proboszcza. Monument był wielokrotnie restaurowany, ale nie zawsze te prace renowacyjne były mądrze prowadzone, ponieważ przy okazji tych poprawek i takiego upiększania całej tej figury i jej postumentu pokryto te rzeźby, które tutaj są, farbą olejną. Zepsuło to nieco wizerunek ten pierwotny, ale do dzisiejszego dnia można zauważyć to, co chcieli twórcy przekazać, a mianowicie najważniejsze elementy związane z męką Chrystusa. Chłód, jaki mamy teraz pod koniec marca, przypomina bardziej święta Bożego Narodzenia. Niemniej jednak za dwa dni będziemy przeżywali Wielkanoc. A wracając do tego, co jest tutaj ukazane na postumencie pomnika poświęconego pamięci, przede wszystkim oczywiście, jak wspomniałem wielokrotnie, męki pańskiej, ale również pamięci Doroty Rimpler, możemy zauważyć już pierwszą scenę z ogrodu oliwnego, gdzie Chrystus modli się i zwraca się do swojego Ojca: Panie, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. No i oczywiście jest stosowny cytat na górze, umieszczony nad całym tym wizerunkiem. Na kolejnej płaszczyźnie dostrzegamy narzędzia męki, a więc koronę cierniową, bicze, którymi okładano ciało Chrystusa. Nieco dalej, na trzecim już płaskim boku postumentu, widać Chrystusa z krzyżem, wiszącego i upadającego pod ciężarem tego narzędzia tortur i śmierci. A na samym dole jest wyraźnie wyryty napis DMB i data 1714. Dorota Maria Rimpler, ta właśnie zakonnica przeorysza, której ten monument poświęcono. Symboliczne są również te stopnie, ponieważ od samego podnóża aż po górną płaszczyznę można zatrzymać się 14 razy, czyli tyle, ile stacji drogi krzyżowej zwykle odprawiamy w czasie
tego nabożeństwa. Ogromny wpływ na dzieje dawnego Nowogrodzca miał istniejący tutaj przez wieki klasztor Magdalenek. One to jako białe panny zajmowały się nie tylko modlitwą, ale także wieloma sprawami gospodarczymi. I niewątpliwie za sprawą takiego nadzoru tego konwiktu nad okolicą w bardzo wielu miejscowościach tutaj pobliskich budowano kapliczki, różnego rodzaju upamiętnienia nie tylko samego Chrystusa, ale także wielu świętych. Jednym z takich najpiękniejszych krzyży jest właśnie ten krucyfik, który widnieje tutaj za moimi plecami. Obok niego rośnie potężne drzewo, które najprawdopodobniej było sadzone wtedy, kiedy też stawiano tutaj ten monument. Takich kaplic, jak wspomniałem, takich przydrożnych różnych świątków jest mnóstwo. Sam klasztor jest dzisiaj ruiną, niemniej jego historia wrosła na stałe w dzieje Nowogrodzca. W okresie Wielkiego Postu klasztor przybierał szczególną formę upamiętnienia wydarzeń sprzed wieków. Mniszki umartwiały się w sposób szczególny, odbywały się procesje tutaj na dziedzińcu, modlono się bardzo intensywnie, ale nie zawsze mieszkańcy Nowogrodzca, którzy charakteryzowali się w owym czasie ogromną religijnością, potrafili z zakonnicami żyć w zgodzie. Doszło nawet tutaj do strasznego wydarzenia. Otóż jeden z rozszalałych mieszkańców dawnego Nowogrodzca wpadł obrażony na przeorysze i kiedy w czasie rozmowy nie uzyskał tego, co chciał od niej usłyszeć, zaczął ścigać nieszczęsną kobietę po dziedzińcu, następnie poranił ją posiadanym orężem. Ta wkrótce zmarła. Przestępcę schwytano i oczywiście ukarano śmiercią. Kolejna kapliczka usytuowana jest nad samym brzegiem odnogi Kwisy i na swój sposób przypomina wydarzenia, jakie miały tutaj miejsce za czasów dzieciństwa znanego kompozytora Sznabla, który urodził się w budynku dzisiejszej plebanii nowogrodzieckiej. Otóż on jako młody chłopak, kąpiąc się w Kwisie, zażywając takich właśnie dziecięcych uciech, zaczął się topić, ocalał, ale jakimś świadectwem tych jego przejść tutaj w rzece była później częściowe uszkodzenie słuchu, co nie przeszkodziło mu być jednak wybitnym muzykiem, znanym i nazywanym śląskim Haydnem. Przy drugim kościele w Nowogrodzcu,
który dzisiaj wchłonął już Odrzychów i powstała tu ulica Odrzychowska, można znaleźć bardzo prosty, ale wymowny krzyż postawiony tutaj w czasie misji świętych. Właśnie takie drewniane ramiona, na których są zawieszone sylwetki Chrystusa, najbardziej przemawiają swoją prostotą i przypominają o tym, co było w tej męce i cierpieniu oraz zmartwychwstaniu najważniejsze, o zbawieniu ludzkości. Szczególnym miejscem w okolicy Nowogrodzca jest to wzniesienie. Góra, na której dawno, dawno temu postawiono pierwszy raz krzyż. Jego szczątki leżą z tyłu. Tutaj po różnego rodzaju falach zarazy palono ognie. Widać to było z całego Nowogrodzca. Ludzie modlili się, przysięgali Bogu wierność. Wtedy też powstał pomysł utworzenia specjalnej świątyni wotywnej w Nowogrodzcu, która to nie dotrwała do dzisiejszego czasu. Zostały po niej tylko fundamenty. Teraz w przededniu Wielkiej Nocy warto bardziej skupić się na tych wydarzeniach, które miały miejsce ponad 2000 lat temu. I podobnie jak nasi przodkowie, w szczególny sposób rozpamiętywać mękę pańską.